Nie, to jednak nie jest ta droga tutaj, ale nie wykluczone, że w przyszłości pojademy tamtędy. To prawda, nie wolno jeździć po peronach. Nic nie pojedzie. No, jak wiadomo, te perony zostaną za niedługo rozebrane. Tutaj nie ma zakazu jazdy po perunach. Że tamta droga kaj nas zatrudzi, tak się jednak jedzie. A ja was witam. Kolejną sierpniową niedzielę, zdaje się 7 sierpnia. Nie to pochmurny dzień, ale jest szansa, że się to zmieni na lepsze. No i jest chłodno, 18 stopni na gradach. A więc powinno być nieźle, jeśli chodzi o pogodę, bo nie padać. Także to też jest dobre. Równo. No to znajdujemy się w Parku Pszczyńskim. Bardzo starym parku. Właściwie już opuszczamy go. Ja się muszę seblec. Tam się zrobiło ciepło. No to już my są w Kobiurze. Trochę inną trasą docieramy do tej miejscowości. Za torami podobno jest szlak rowerowy. Ale to jest jakoś dróżka. To teraz jest pytanie, czy będziemy musieli jednak chyba nielegalnie dostać się przez glajzy. Jedynie co sprawa wygląda tak, że trzeba będzie cholernie dać pozór. Udało się bezpiecznie przejść przez tory, przez glajzy, przez ta całą reka, tudzież bana. Oczywiście nie pochwalą, nie polecam takich rzeczy, ale tu już podobno jest trasa rowerowa. Kopruchy mnie gonią, plecy mnie bolą po robocie, no ale no niestety. Jak ktoś pracuje, to i czasem go musi boleć. A pracować trzeba. Nie ma odwrotu od tego.
fajną drogę na wybrą. I tam ma być szlak rowerowy. No, podobno żółty szlak rowerowy. Są tu ślady od rowerów. O proszę, już jedzie cuk. 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 O kurde, tutaj się żegnuje tu. Jakiś szlabany. I tu dalej nie zajadymy. Kiedyś był. Tam był strażnik. Znaczy nie dojadę. Także do mnie, jeżeli ktoś ma osoby innej narodowości w rodzinie, to nie jest żaden problem. Każdym się można jakoś dogadać. Politykę po prostu zostawić na boku, bo gdybyśmy mieli patrzeć na politykę, to bymy się po prostu musieli pozabijać. Zresztą dla mnie to nie jest ważne, czy ktoś jest Polok, Ślązak, czy właściwie Polok, Ślązak. No, no niby się goda, że Ślązaki to osobny naród, chociaż ja w zasadzie nie twierdzę czegoś takiego. Ja uważam to za grupę etniczną bardziej, do której też należę. A narodowość śląska, no to jest temat kontrowersyjny. Nie do końca podzielą te opinie. Także nieważne, czy Polak, czy Niemiec, czy Rosjanin, Rus po naszemu. Człowiek jest człowiekiem, nikt za politykę nie będzie odpowiadać. Ja jakby się z Rusem spotkał, to normalnie by mnie pewnie pogodali. Jak każdy z każdym, nie było w tym żadnego problemu. Tak jak to gadają, że zwykli Rosjanie, zwykli ludzie, to są normalni ludzie tacy jak my, tylko przywódców mają idioty. Ale tak naprawdę to czy my mamy też normalnych przywódców? Zawsze my takich mieli? No też nie. Nasi przywódcy też nie są kolorowi, nie są czyści. To o tym się nie godzą. Milczy się na takie tematy, a o tym trzeba gadać, ale nie w sensie takich rozmów między ludziami zwykłymi, bo to naprawdę potrafi skłócić ludzi i doprowadzić do niejednej awantury, do niejednej haji, jak to się u nas goda na Śląsku. No to nic innego jak jezioro Paprocany. To już jest część miasta Tychy, albo jak to woli Tajla. Miasta Tychy, sztat Tajla. Od zawsze było. Ale ten brzeg tutaj jest chyba jeszcze należący do Kowiura. No i jestem w miejscowości Tychy, w mieście Tychy. Słuchajcie, wjechałem tutaj na pierwszy szlak. Jest to szlak niebieski. Tutaj go widać jeszcze. Widzicie go? Widzicie? Szlak niebieski to jest szlak obrońców polskich granic. I to jest podobno szlak, co prawda pieszy, ale idzie go przejechać na rowerze, także słyszą. Więc myślę, że jest taki czas, kiedy faktycznie to zrobimy. No bo zapowiada się fajnie, bez jakiegoś tam ruchu samochodowego. Droga, nie? I
do pieszych, nie? No chyba się trochę rozjechał z faktami, mówiąc, badając, że bez ruchu samochodowego. Oznakowanie jest takie, że szlak niebieski skrynko. Mosteczek, a mulce mi piszczą, wymieniłem klocki i strasznie mi piszczą. Ale lepiej, żeby piszczały, aniżeli by ich w ogóle nie było. Siły mi w środku lasu. No to dobrze. Tak to ma być. Jakoś druga, ale damy radę. Oczywiście nie pojadę całego tego szlaku. Dzisiaj nie mam na to czasu. Ale takie zapoznanie terenu można zrobić. To jest pewnie stara droga z Bielska na Katowice. Bo jak wiadomo, to z Bielska na Katowice idzie teraz droga krajowa 1. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest droga wybudowana w latach 70., a wcześniej była inna. Właśnie ta, którą teraz widzicie. Teraz moje pytanie jest, jak to teraz mamy iść? Oznakowanie faktycznie wydaje się być mało czytelne. I dojechaliśmy do Torów, czyli do Bany albo do Sztreki. Widzicie, tutaj na słupie jest znakowany szlak pieszy. O, jest, jest. A co my tu mamy? Przejście przez tory zabronione. A więc, no takie paradoksy to chyba tylko w Polsce. Jak widać, na dziko tak tutaj ludzie przechodzą. Nawet jest tu jakiś mostek zrobiony. Więc no nie pozostaje mi nic innego, jak znowu tutaj przejść. Więc tutaj powinno być zrobione po prostu przejście przez tory. Skoro jest znakowany szlak turystyczny. A tutaj kolej jednak pisze, że przejście przez tory zabronione. No jedno z drugim się wyklucza. No.
Po prostu idiotyzm goni idiotyzm. To już miejscowość Gostyń. Chyba to jest nawet i Wyry. Nie wiem dokładnie, jak to tu jest rozwiązane administracyjnie. W każdym razie znajdujemy się w miejscu pamięci tak zwanej Bitwy Wyrskiej, która tutaj miała miejsce na początku kampanii wrześniowej. Jak ktoś wie, co to jest kampania wrześniowa, no to jak ktoś wie, no powinni wszyscy w Polsce wiedzieć, co to jest kampania wrześniowa. No to tutaj jest miejsce, kaj zginęło dużo ludzi, żołnierzy Wojska Polskiego z 23. Dywizji 73. Pułku Piechoty, którzy polegli tutaj w bitwie z niemieckim nazistowskim najeźdźcą. Na cześć ich pamięci. Znajdujemy się na terenie schronu bojowego Sowiniec. On jest w tej chwili zamknięty. To jest już początek obszaru Warownego Śląska. Drugą i czwartą niedzielę miesiąca można zwiedzać w okresie od maja do września. Tutaj wjechałem w jakiś obszar protestów przeciwko budowie kolei szybkich prędkości. Czy wywłaszczenia, hałas, dewastacja. Nie dla CPK, wyraz w Gostyni. Protesty są przeciwko budowie kolei szybkich prędkości i centralnego portu komunikacyjnego. No, moim zdaniem nie słusznie. Protesty protestami, ale ja uważam, że kolej powinna się rozwijać. U nas też budują szybką kolej. Fakt, że te trasy rowerowe zniszczyli i dużo niszczą, ale no ludzie złoci, no przecież trzeba coś robić w tym kraju, trzeba się rozwijać. Ja nie popieram tego rządu, ale żeby aż taki jaje robić, żeby protestować, no bez jaj. No i faktycznie z tymi oznakowaniami to jest fatalna sprawa.
Nie dla CPK, mieszkańcy łazisk. O, też protestują. Ja nie wiem po co. Rząd i tak będzie chciał. Robił to, co chciał. Teraz troszkę tutaj jakby zjeżdżą. Chodzi w lewo, pojadamy. A łaziska górne, jakiś rurociąg z elektrowni chyba. Szlak jest oznakowany fatalnie, słuchajcie. Ja za niedługo z niego zjadę, bo on idzie aż do Zabrza. A tam się nie pojadę. Więc mamy taki troszkę preludium do tej rajzy. Ale bez pliku GPX się raczej nie obejdzie. To oznakowanie albo nie ma, albo są już po prostu nieczytelne. Także szlak obrońców polskich granic kiedyś zrobimy. Na razie się zastanawiam, jak to logistycznie wziąć. Bo on się kończy w Tychach, a jedzie do Zabrza. Więc sprawa wygląda tak, że można jechać cugiem do Katowic, z Katowic do Zabrza i z Zabrza do Chałupy przez Tychy. Albo cugiem do Tychów. I odwrotnie. Szkoda, że to nie jest piętla. A już się zaściągnął. A miałeś jechać wcześniej. A widzicie. Ale ponoć tu po lewej, po prawej stronie. Zajada i oje w Gostyniu zaś. No niestety, to oznakowanie jest fatalne. Musimy się po prostu wrócić. Powiem, że ten szlak się tu robi bardzo ciekawy. Zwłaszcza, że się jedzie przez pokrzywy kierunek kolumn S. No, ale idę mieć dobre kolumny. Poliły mnie pokrzywy. Ale to, że pokrzywy to jeszcze jest. To jest nic, to jest na zdrowie. Żebyś się tu nie wrypał do stawu. Bo raczej tego by nie chciał. Kąpiel raczej nie jest moim stylem. Przedarłeś się przez kroki, przez pokrzywy, że jest fest popoluny. Ale mam nadzieję, że jakś wyjada. No i ja będę opuszczał ten szlak, on prowadzi tam. Także będzie ciekawie. Aczkolwiek jest tu też alternatywa, można to tam ponoć objechać. No, tutaj przez te haszcze jechać to będzie trochę słabo, ale możemy coś ominąć. Generalnie przyjechałem stamtąd, nie? I szlak idzie właśnie tak, nie? Myślałem, że skręcę tu,
ale on niestety idzie tam. Dobra, szlak obrońców polskich granic zostawiamy. Nie był on dzisiaj w planach. Dzisiaj w ogóle jakichś takich konkretnych planów nie było. Znaczy były plany, miałeś jechać na wycieczkę do Czech, ale w sensie nie na rowerze, nie na kole, tylko autem. Mieliśmy jechać kolejami, taką kolejką wycieczkową w Czechach po kopalniach czeskich, po grubach. No nie doszło to do skutku. Jeżeli ta oczywiście wycieczka dojdzie do skutku, będzie z niej też relacja, jak najbardziej. Bo nie samym dobrym człowiek żyje, a trzeba się ruszać. Dobra, kieruję się w kierunku miejscowości Zgoń. Jest szansa, że spotkam się dzisiaj z pielgrzymką czechowicką. Kościół w Zgoniu, tak będzie pierwsza pielgrzymka czechowicka. Jestem w tym Zgoniu cały czas. Spodziewano, tu jest za chwilę pielgrzymka czechowicko. Co z Buta na Częstochowa. Z Radostowic. Zobaczymy, może się mi uda zmienić. Ale może byłoby to bardzo miłe. To najgorsze jest to, że Roba nie zna trasy, jaką on mi jeszcze. To jest szkoda właśnie. Wracam się pod kościół. Za 500 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Już go nawet widzę. Tak nawigacja kieruje.
Kurczę. Zdaje się, że się natknąłem na nich. Wodę? Ja byłem tam zgodnie już. A się zgodnie? No ale na rowerową niestety nie mogę jechać. Nie pojedziesz? No bo kurczę, do pracy trzeba iść. Siostra ma jechać, tak? Tak, tak. Co to będzie pojedzie? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czechowice. A jednak ze chcę zmienić lepiej. No szkoda, że nie mogę jechać na tę rowerową. I pod kołem księdza Zygmunta. Już był całkowicie zrezygnowany, że ich nie spotkną. A tu taka niespodzianka. No, jednak nasze drogi się zeszły dzisiaj. No, trochę mi głupio, że nie jadę na tę rowerową, bo chciałbym naprawdę, ale niestety na wolnego nie mam. Siostrę zakablowałem. Musi jechać, nie ma szans. Zresztą słyszeliście pewnie. Minus 7%. Są krzyże pokutne w Studziące przy kościele.
tu mamy kościół studziący. Chybie. I tradycyjnie przejazd za życie. To już kończymy nasze dzisiejsze realizowanie. Setka wpadła, nawet nie wiem kiedy, nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie 100 km. No ale fajnie się jechało. Kiedy był jak już zrezygnowany, że spotkam pierwszych pielgrzymów do Częstochowy, no to się wydarzył cud, można powiedzieć, bo jednak się okazało, że my się strefili. Nie było to za bardzo planowane dzisiaj, ale tak jakoś w trakcie tej rajzy wyszło, że jednak przejadę tam przez ten Zguń. Trochę tym szlakiem obrońców polskich granic. Tak jak godą ten szlak, trzeba będzie kiedyś przejechać. Wydaje się być ciekawy, ale no jak widzieliście, oznakowanie jest fatalne. Więc trochę lipa z tym, będzie trzeba będzie GPX pobrać. No i miły akcent, spotkanie z proboszczym, z księdzem Zygmuntem, który też idzie na pielgrzymkę. No pewnie w chwili, kiedy oglądacie ten film, jest już po pielgrzymce, ale przy okazji pozdrawiam wszystkich pielgrzymów do Częstochowy, a zwłaszcza z Miliardowic i Czechowic, Dzielic i całej naszej okolicy, z Wronowa, Zabrzega. Świetna sprawa, szkoda, że ja nie mogę iść ani jechać, no ale czasami tak bywa. Myślę, że w przyszłym roku to się uda. A nie wykluczone, że jeszcze w tym roku będę w Częstochowie. Dobra, no to ja już się też z wami będę żegnać. Tradycyjnie, trzymcie się i do zaś.